W rozmowie tego dnia Częstochowskiego jest z nami ksiądz Marek Bator, dyrektor Częstochowskiej Karitas. Witam serdecznie, się wszystkim. Zbliża się rok szkolny, a wraz z nim konieczność zakupu wyprawki. No niestety jest tak, że nie każdego na nią stać. Stąd druga edycja akcji Karitasu: Tornister Marzeń. Otóż myślę, że każdy nowy rok szkolny dla rodziców stanowi dosyć duży problem, dlatego że społeczeństwo nasze coraz widać. Widać tam te różnice, że, że jest, jest bardzo bogate i zamożne społeczeństwo, ale też jest bardzo biedne. Brakuje takiej dobrze usytuowanej, średniej klasy w Polsce. I to widać zresztą. Jeżeli chce się dobry plecak kupić na cały rok, to trzeba jednak te kilkadziesiąt złotych wydać. I dlatego też my już po raz drugi chcemy ulżyć rodzicom. Nasze plecaki są naprawdę bardzo dobrej jakości. Wiem, że rodzice, którzy w tamtym roku otrzymali te plecaki, w tym roku już, czy dzieci, które otrzymały w tamtym roku plecaki, w tym roku o te plecaki już nie chcą, dlatego że jeszcze będą chodzić w tych plecakach następny rok. Zatem jakość tego plecaka jest naprawdę bardzo dobra. Mamy gwarancję firmy, która to, te plecaki szyje dla, również dla nas i dla, dla wszystkich konsumentów, więc więc no, chciałbym, żeby Caritas był też kojarzony z dobrą jakością tego, że tych rzeczy, takiego sprzętu, który będzie dobrze służył ludziom, i że dzieci, które po prostu rzucają tymi plecakami na prawo, na lewo, ocierają o, o, o jakieś takie twarde rzeczy, ławki, krzesła. Podłoga, ziemia, prawda? No, to jest naturalną przecież My pamiętamy swoje dzieciństwo, że tak było rzeczywiście, że się zapłacę, może nawet pociągało ten plecak, zanim się go zarzuciło na plecy. Więc, więc musi to być mocna rzecz, która będzie służyła przez, przez na pewno ten rok, a jeżeli, jeżeli będzie odrobinę szacunku do, tego, do tej rzeczy, to i przez następne. Jak włączycie w akcję? Bo w tym roku plecaków jest więcej, w zeszłym roku 300, w tym roku 500. 500, tak. To znaczy, my uruchomiliśmy taki panel internetowy, gdzie można wejść na stronę www.tornistermarzeń.pl, zapoznać się z całą tą akcją. I można kupić przez internet ten plecak. Nie za 30 zł. No, właśnie, 29, tam 90 chyba. Czy 50 nawet? No, kosztuje i, i, i można go kupić, i od razu się jest od, w, na tej liście ofiarodawców. Czyli automatycznie, no teraz jest taka technika, i, i możliwości są takie, że od razu to przerzuca na, na tych, którzy ofiarowali. Także bardzo zapraszam do tej akcji. Wiem, że ona spotyka się z dosyć takim dobrym przyjęciem. To, że może pójdzie w 300, 400 czy 500 plecaków, to też jest dla nas wymiar tego, jak, jak, na jakim poziomie żyje społeczeństwo. Jak później te plecaki są rozdawane dzieciom? E, zawsze zachęcamy księży proboszczów do tego, żeby e, zapoznać, bo oni dobrze znają, proboszczowie dobrze znają sytuację materialną rodzin. Bo my wiemy doskonale, że jest wielu ludzi, którzy też i naciągają w tej materii. Dlatego też, naszą, nasz, że tak powiem, nasze wejście do tych, do tych rodzin, do tych dzieci odbywa się przez księży proboszczu, przez parafię. I księża proboszczowie, znając bardzo dobrze sytuację materialną swoich parafian, no, wiedzą komu dobrze i, i tak naprawdę kto znajduje się w trudnej sytuacji i dobrze pomóc. Co ważne, my zakupujemy tornister, ale rozdawane są tornistry Wypełnione. Tak, dlatego że później księża proboszczowie zabierają te do, do również do siebie i, i, i w parafiach często jeszcze te tornisty są wypełniane tym, co jest najbardziej potrzebne, czyli tym, tą wyprawką szkolną, zeszyty, już nawet myśmy mieli książki, one się rozeszły już, już w lipcu, tam zostało już naprawdę niewiele. To dla nas, też, dla nas też jest znak, że, że naprawdę w tym roku było, przez dwa miesiące żeśmy te książki, a w tym roku na kilka tygodni akcja trwała, bez większego reklamowania nawet i, i szybko się te książki rozeszły. Więc, więc jeszcze za, przez parafię i, i, i przez ludzi w parafiach dopełniamy te tornistry. Ale jeszcze proszę księdza, mimo wszystko mamy wakacje. Jak co, tak. roku, jak co roku, dzięki Caritas, dzieci zresztą nie tylko z Polski mogły wyjechać na kolonie. Tak, akcja wakacyjna Caritas to jest akcja, w której organizujemy wypoczynek letni dla dzieci. I ponad 400 dzieci skorzystało już z tego wypoczynku, z naszych propozycji, w tym 30 dzieci z Ukrainy, szczególnie z tego okręgu Donbasu, tam gdzie jest teraz ciągle i nadal jest wojna. Więc no, bardzo się cieszymy, że te, te, póki co to wszystko odbywa się w bardzo takiej dobrej atmosferze, bezpieczeństwie, bo to jest najważniejsze. No i że dzieci są zadowolone. I to widać zresztą, bo na bieżąco uzupełnialiśmy i uzupełniamy naszą stronę internetową, Facebooka, zdjęciami z poszczególnych dni i zdarzeń, akcji, które dzieją się na koloniach. Więc, więc to jest dla nas ogromna radość, że że wracamy, jak to się mówi, wracamy do gry, że to, co my proponujemy, bardzo i rodzicom, i dzieciom odpowiada. Buty muszą chodzić. Kolejna tak? kampania Caritasu. Bo mamy je w magazynie i nie chcemy ich trzymać. <grych> Otóż tak, mamy buty, które również są adresowane do dzieci i do młodzieży, szczególnie z rodzin potrzebujących. I bardzo widzę, że dobrym echem rozniosła się ta akcja, że te buty trafią do dzieci i znowu akcję przeprowadzamy przez nasze parafie. Księża proboszczowie zgłaszają zapotrzebowanie, na przykład biorą 50, 100 par butów, i później zapraszają biedne dzieci do tego, żeby sobie podobierały rozmiarowo do, do swoich potrzeb. Każde dziecko. Które no, w tej parafii zostanie zaproszone, na pewno zostanie wyposażone również w obuwie. A znowu, nowy rok szkolny, dzieci idą do szkoły. No też tak troszkę patrzą na to, co jest na nogach, co jest na plecach, prawda, jak są ubrane, bo zwykle, zwykle no, ta wyprawka nie tylko dotyczy tornistra i tego, co do tornista się włoży, ale ta wyprawka również dotyczy ubrania i ubrań, i, i, i butów, również. Więc no, staramy się jakoś tym rodzicom, którzy są w trudnej sytuacji materialnej, bo mówię, mogą nawet oboje pracować, ale dzisiaj są kredyty, mieszkanie, nie wiem, kredyt brany chociażby ze względu na chorobę. O tym zapominamy, ale często dziecko zachoruje, rodzice biorą kredyt, żeby, żeby leczyć dziecko i później trzeba ten kredyt spłacić. Więc my do takich rodzin właśnie chcemy trafiać i takim rodzinom chcemy pomagać. Na koniec proszę księdza powiedzmy jeszcze o tym, że przed nami przecież drugi szczyt pielgrzymkowy i dla naszej archidiecezji chyba ważniejszy niż Nasze ten święto. przypadający na 15 sierpnia. <grymka> no, więc tak, no, cała archidiecezja pielgrzymuje, wszystkie parafie angażują się i wierni idą w pielgrzymce na Jasną Górę, pielgrzymują do, do, do swojej matki. No, patronką naszej archidiecezji jest naszej diecezji i archidiecezji, jest, jest nasza, nasza matka na znej górze Maryja, więc, więc ludzie idą do, do swojej matki. Jadąc samochodem prze, przejeżdżam również koło tych pielgrzymek, które idą i, i no mam też CIB radio, nas nasłuchuję, jak tam niektórzy mówią, ja zawsze ale jest coraz więcej ludzi, którzy z podziwem patrzą na pielgrzymów. I ripostują, i że tak powiem, odpowiadają tym, którzy krytykują, że, że ludzie blokują, i tak dalej. Miasto nasze żyje w tych dwóch miesiącach najbardziej i nie, nie, nie będziemy tutaj. Chyba używać jakichś innych form, czym żyje. Miasto ogólnie, globalnie żyje dwoma miesiącami, czyli lipcem, sierpniem, później wrześnię temu, bo to rolnicy z, całego, z całej Polski przyjeżdżają, leśnicy z całej Polski przyjeżdżają, więc, więc te wszystkie pielgrzymki miasto żyje pielgrzymami i to jest niesamowite, jak, jak człowiek przechodzi, przejeżdża, przypatruje się temu, co dzieje się w tych alejach naszych. No to, to, jest, to jest niesamowita symfonia ludzi, którzy, którzy idą, ludzi, którzy, którzy się modlą i którzy też wracają później do miasta, przechadzają się, poznają to miasto. Miasto ma tak, powinno mieć, i myślę, że ma tą, tą wielką sobie radość, że staje się miastem przemiany człowieka. Czyli, że człowiek zmienia się, który idzie tutaj do Częstochowy, zmienia się i staje się innym. Daj Boże, że zawsze staje się lepszym. Piegrzymi, tak, którzy tutaj przychodzą, stają się lepszymi ludźmi. A z drugiej strony nie odnosi się z wrażenia, że jednak z roku na rok jest ich coraz mniej. E, tak, bo musimy sobie powiedzieć, że jest nas w ogóle mniej. To jest. E, e, oczywiście, że, że są takie pielgrzymki, które, które gromadzą dziesiątki, a nawet setki tysięcy ludzi. E, natomiast jest nas w ogóle mniej. Popatrzmy sobie na, na społeczeństwo. Ostatnio byłem w jednej z gmin, gdzie wójt musi zamknąć trzy szkoły. Dlaczego? Dlatego, no, że nie ma dzieci. Zatem jest nas w ogóle mniej. I te pielgrzymki też w pa po parafiach też będą mniejsze. Natomiast z podziwem trzeba patrzeć na tych, bo to, bo to są ludzie, którzy muszą wziąć na ten czas urlop. To są ludzie, którzy muszą, którzy. No, nie da się tego traktować jako przygodę. No bo Dobrze, no pierwszy dzień przygody, no ale naprawdę jak nogi bolą, bąble i odciski tam robią swoje, kora mózgowa tego już bólu nie wytrzymuje, to to jest naprawdę później już bohaterstwo, więc, więc yy, miejmy nadzieję, że z tą ilością, że jest mniej, idzie również jakość. Dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwa zapraszam na kolejny program już za tydzień. Do zobaczenia.